Po 10 latach przerwy na ulicach Rawicza znów pojawiły się autobusy miejskie. Na początek obsługiwana jest jedna trasa z dworca PKP do Sarnowskiego Rynku. Autobus zatrzymuje się na 14 przystankach, kursuje mniej więcej co godzinę. No właśnie pytałam pana kierowcy, bo już dzisiaj pierwszy dzień. Jeżeli ja musiałam pojechać na wczesną godzinę do dentysty, no to zajechałam, a z powrotem bym musiała czekać do 13 z minutami. Nie wiem, też są samochody, ale to jest pracy. Jakie jest zainteresowanie nową komunikacją miejską w Rawiczu? No na początku rano to było słabo, teraz jest coraz więcej. To się przyjmie na pewno. Największe zadowolenie pasażerów budzi cena przejazdu. Bilet kosztuje złotówkę, a ulgowy 50 groszy. Podoba się pani ten pomysł nowej komunikacji miejskiej? No bardzo, ja tylko na to czekałam, bo ja jeżdżę codziennie, pilnuję wnuka. Ceny, no super, no przecież płaciłam 8 zł w to i z powrotem, a teraz złotówkę zapłacę. Na razie kursy są w fazie testowej. Autobusem podróżuje pracownik Urzędu Miejskiego, który notuje wszelkie uwagi co do rozkładu jazdy. Niewykluczone, że niebawem zostaną wprowadzone poprawki zgodne z oczekiwaniami podróżnych. A ja bym tak wsiadała też, może ja już się zdążyłam kogoś zapytać, bo ja tak koło pierwszej. O 13 gdzieś jest powrotem, ale jako ogólniaka bym wsiadała sobie, nie? Przez miasto Sobrze. Ale wtedy nie pojedzie taką. To dzisiaj taka testowa jazda? No taka testowa, ale też są tam obowiązki do spełnienia. No i tak bym sobie, no zobaczę. Zobaczę w Rawiczu, o której jest do Sarnowej, to ja się tam później dostosuję do tego. Ale ogólnie to fajna sprawa chyba. No bardzo się cieszymy. Pani co, nie wiadomo jak to określić, jak to kurczę się cieszyć. O, no, wspaniała sprawa, naprawdę.